Zdecydowałeś się na to, żeby porozmawiać z nami, ze mną przede wszystkim. Powiedz, czy jakby jesteś świadom tego, co cię czeka po tej rozmowie, kiedy ten materiał pójdzie w świat, jak zareagują twoi bliscy, jak zareaguje twoja mama, twój tata? Czyli ciężko jest powiedzieć, bo tego tak na dobrą sprawę nie wie nikt. Nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Ciężko jest takie rzeczy przewidzieć. Wiadomo, zawsze trzeba mieć świadomość, jakie mogą być z tego powodu konsekwencje, czy jakieś przykrości. Mhm, a powiedz, boisz się szykan? Boisz się generalnie reakcji chociażby twojej mamy? Myślisz, że to zrozumie? Raczej szykan, jeśli chodzi o otoczenie, to w jakimś stopniu na pewno się boję. Bo tak na dobrą sprawę ludzie są różni i różnie mogą zareagować. I ja wiem, że nie każdemu to może się podobać. Jeśli chodzi o samych rodziców, to nie wiem, jak to wyjdzie tak na dobrą sprawę. To tego nie wie nikt, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. To jest jakiś pierwszy krok. Zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie, prawda? No ja mam nadzieję, że rodzice to zrozumieją i raczej jakoś. No mam nadzieję, że wszystko się ułoży po mojej myśli. Powiedz w takim razie, jak to się stało, że ty w sobie odkryłeś to, że jesteś gejem i nie wiem, czym to się objawiło tak naprawdę i kiedy to było? Znaczy to nie jest prosta rzecz powiedzieć, kiedy konkretnie danego dnia, tak, że pewnego wieczoru się położyłem, na następny dzień się obudziłem i stwierdziłem, że moja orientacja jest homoseksualna. No to tak na pewno nie było. To gdzieś się rodzi w głowie z czasem. Jeśli miałbym tak mniej więcej określić czas, no to gdzieś tak było na przełomie gimnazjum, liceum. No tak jak mówię, no to nie jest konkretnie do określenia. Okej, a powiedz, czy to było czymś spowodowane? Niczym konkretnym, po prostu to wyglądało tak, że miałem wcześniej parę dziewczyn, z którymi się umawiałem, spotykałem, byłem z nimi w związkach. Ale stwierdziłem, że no, to nie jest to, czego tak na dobrą sprawę oczekuję. Nie czułem się jakoś tak zbytnio usatysfakcjonowany i postanowiłem szukać dalej swojego szczęścia, tak? A powiedz, może to jest jakaś trauma po prostu po nieudanym związku z kobietą? Nie patrzyłbym na to w ten sposób. Bo jeśli to by była jakaś trauma, to można sobie poradzić na pewno w inny sposób niż szukania partnera tej samej płci. Przecież można pójść, nie wiem, do psychologa, pogadać ze znajomymi, z przyjaciółmi. Przecież logiczne jest to, że nikt się po pierwszym razie nie poddaje. Ja się też nie poddałem po pierwszym, po drugim, po trzecim. Tylko no, tak jak powiedziałem, no, ja się nie czułem do końca spełniony. Okej, jesteś teraz z partnerem. Powiedz w takim razie, mówiłeś mi wcześniej przed nagraniem, że chciałbyś, aby kiedy, nie daj Boże, coś by się stało twojemu partnerowi, żeby mieć dostęp do jego, że tak powiem, zdrowia, do jego karty zdrowotnej, taki sam jak ktoś z rodziny, tak? Mhm. No tak, bo na tą chwilę to wygląda tak, że jeśli mojemu partnerowi coś się stanie, no to ja w tym momencie nie jestem, nikt mi według prawa nie musi mnie wpuszczać na oddział, tak? To jest tylko dobra wola lekarza, czy on się zgodzi na to, czy nie. A ja bym chciał, żeby był taki zapis, że mogę bez tłumaczenia się, kim jestem dla tej osoby, po prostu wejść na tą salę, na której leży, tak? To jest moje zdanie na pewno sprawa, którą by było trzeba w jakiś sposób uregulować. Co do małżeństwa, to tak samo. Trzeba by było to jakoś w jakiś sposób prawnie rozwiązać, bo tak na dobrą sprawę teraz ja i mój partner to według prawa jesteśmy nikim dla siebie. Okej. Powiedz w takim razie, bo jeszcze wspomniałem o tych dzieciach. Chciałbyś posiadać dzieci ze swoim partnerem? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ja wychodzę z założenia, że po prostu dziecko musi mieć odpowiednie warunki do rozwijania się, a takimi warunkami jest posiadanie mamy jako mamy, czyli kobiety, i ojca jako mężczyzny, a nie dwóch ojców, czy nie wiem, dwóch wujków. To musi być
według mnie normalna rodzina. Raczej normalna w tym sensie, że tak jak powiedziałem, dziecko potrzebuje kobiety w swoim życiu i potrzebuje mężczyzny, a nie dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Ricky Martin obwieścił całemu światu, że jest gejem. Czy to, że celebryci, osoby powszechnie znane ogłaszają tę prawdę, tak, o samych sobie pomaga? Na przykład, czy tobie to pomogło w jakiś sposób? W pewien sposób tak. Z tego względu, że oglądałem parę programów i czytałem parę wywiadów, gdzie takie osoby dość popularne, czy nawet bardzo popularne, przyznawały się do tego, kim są, jakie mają swoje preferencje. I to mi pomogło, bo przez szklany ekran zobaczyłem, że to nie jest wcale nic aż tak trudnego, że skoro oni potrafią, to dlaczego ja bym tego nie mógł zrobić. Na pewno im jest łatwiej. Im jest łatwiej, bo oni są znani, dlatego pod tym kątem niektórzy mogą być dla takich osób bardziej wyrozumiali przez to, że są sławni, że coś osiągnęli, mają jakieś tam zaplecze artystyczne. Ja jestem przeciętnym obywatelem tego kraju i nie mam nie mam potrzeby, żeby się komuś przypodobać. Bardzo Ci, Mariusz, dziękuję za tę rozmowę. Ja Tobie też.